Jesteś znany z tego, że zawsze w takim prawdziwym show, a nasze jest pierwsze w Polsce show w toku, potrafisz tak ładnie spuentować i przypomnijmy zakończenie jednego z show, a chuj ci w dół, czy coś takiego, tak jakoś chyba skwitowałeś. Jak byś dzisiaj podsumował to, co się wydarzyło tutaj w tym studiu? W tym studiu się nic nie wydarzyło. Żąda się ode mnie puenty oderwanej od dialogu. Musisz mnie jakoś sprowokować. Rzeklina, to jest twoje zadanie. Sprowokuj Jerzego. No, sprowokowałam swoją obecnością. No bo inaczej ja powiem jako prowokację chuj druga, to nie jest prowokacja, nie, tylko banał. Nie, to już jest banał, to już było. To ja w takim razie poprosimy coś bardziej oryginalnego. Jak prowokacja, to prowokacja. Jerzy, posuń się trochę, no. Na kolana. Proszę bardzo. A teraz? No już wyjeżdżki robił. Dziękujemy serdecznie. Słuchaj, ale wiesz, to była taka prowokacja, ponieważ ja przed tym programem miałam ochotę cię dotknąć, pocałować. Odmówiłeś mi tego, więc sprytnie wzięłam to, co chciałam.